Już to z perspektywy czasu, tak naprawdę, pewnie ta scena była, była niepotrzebna, ale, ale później po, po wszystkim to już, już kibice, kibice tak naprawdę to, to chwalili i, i mówili, że, że pewne sytuacje niepotrzebnie zaistniały, ale, ale mówię, tutaj już mleko się rozlało yy, to już jest historia musimy, musimy iść krok dalej. I teraz, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, kręcimy, kręcimy już, już trailery do gromdy do gromdy numer, numer 9, która naprawdę będzie pewnie emocjonująca. Na pewno trailery, pewnie z nutką niepewności. I, i myślę, że kibice powinni wyczekiwać i, i czekać na te trailery, i czekać na tą gromdę, bo mamy wiele niespodzianek i myślę, że, że niebawem o tych niespodziankach się dowiecie. Jeśli chodzi o, o Popka, no, no to wiadomo, że, że tutaj współpraca w jakiś tam sposób się, się za, za, zazębia i chcemy, chcemy coś więcej, ale ja tutaj nie chcę, nie chcę zdradzać. Wiadomo, że, że te nagrania były też zrobione w jakimś, w jakimś kierunku. Jeśli mnie pytasz o Tomka, Adamka i innych zawodników, czy, czy wystąpią kiedykolwiek na, na, na gołe pięści, no to wiecie dobrze o tym, że ja z Tomkiem Adamkiem jestem w stałym kontakcie i, i jak to Tomek mówi, górol nic nie. Nie, nie wyklucza i, i, i wiadomo, że muszą się się dudki zgadzać, to wiadomo, na wszystko się zgodzi. Jeśli chodzi o Artura Szpilkę, to czasami też widzicie, jak w studio na Gromdzie, Gromdzie analizujemy, rozmawiamy i, i myślę, że w tym przypadku tutaj Tomek, nie Tomek, tylko mój Artur Szpilka jest, jest, jest na to wszystko, na wszystko otwarty. Jan Błachowicz, Jan Błachowicz nie wyklucza walk na gołe pięści. E, mi się to podoba, oglądam, kibicuję e, i kto wie, co będzie w przyszłości, może mi też, wiesz, e, będzie dane spróbować. Już, już próbowałem kiedyś, ale tak, wiesz, jak Mario. Eee. Grasz w lotka i, i stawiasz zakład, a ci nie wejdzie, tego go przegrywasz, tak? tak? samo jest i w gromdzie, jeśli się decydujesz na coś, przecież nikt na, na siłę nikogo nie zmusza, jest do wygrania 100 tysięcy złotych i występujesz, wygrywasz. No jeśli jesteś tak dobry i tak, tak mocny, to powinieneś czuć się pewnie, wyjść i wygrać i, i, mieć, i mieć dużo pieniędzy. Zresztą no, jak każda afterparty, to, to, to co jest w gromdzie, zostaje w gromdzie. Ja myślę, że wszystkich chętnych, zainteresowanych, którzy, którzy pytają i się rozpisują, zapraszam, zapraszam na galę, zapraszam na afterparty, to wtedy przekona się na własnej skórze. Dlatego, dlatego mówię, to co jest, to, co jest w gromdzie i kto jest na gromdzie, zostaje w gromdzie i na afterparty. A ten, który jest zainteresowany, zapraszam na afterparty, myślę, że się dowie. Ja nie wykluczam tutaj, bo ja cały czas powtarzam, że każdy człowiek zasługuje na, na drugą szansę i tą drugą szansę trzeba temu, temu człowiekowi dać, jeśli jest taka możliwość, bo, bo wiemy dobrze o tym, że, że łatwo, łatwo kogoś skreślić, a później łatwo, yy, ciężko to naprawić, żeby po prostu go przywrócić do normalności. Jeśli taki chłopak, taki chłopak zrozumiał yy, to, co źle zrobił i chce po prostu wrócić, to taką szansę musimy mu dać, bo wiadomo, że po to jest resocjalizacja, żeby go po prostu przywracać do tego społeczeństwa. Mam nadzieję, że Krystian że niebawem. Niebawem, niebawem wróci z wakacji niebawem, niebawem nas odwiedzi i na pewno, na pewno jesteśmy w kontakcie z osobami, które, które są blisko z Krystianem. Krystian deklaruje, że, że, że chciałby chętnie już nie może doczekać kiedy na gromdzie dlatego, dlatego ja mówię, nie, ja tutaj nie będę nikogo przekreślał, nikogo nie wykluczał, bo, bo ja, ja, my nie promujemy Zachowań poza sportowych, tylko my planujemy promujemy zawodników, którzy stricte sportowych, którzy walczą na grondzie. To, to wiadomo, że, że, że na zewnątrz na zewnątrz to, co zawodnicy robią, no to też my nie mamy na to wpływu, bo my często o tym też nie wiemy, bo, bo my kontraktujemy zawodnika. Ale mówię, no w przypadku Krystiana myślę, że trzeba mu dać drugą szansę. Jeśli, jeśli taką szansę będzie chciał wykorzystać, to na pewno, na pewno widzimy, widzimy go, żeby, żeby u nas zawalczył. Bo rozmawialiśmy też o walkach zagranicznych i o, i o turnieju, bo, bo, bo też yy, ci zawodnicy, jak powtarzałem i mówiłem, że się zgłaszają z zagranicy, i też jest wola i chęć, żeby, żeby, żeby stworzyć jakiś turniej zagraniczny. Przykładowo Polska, Polska, Reszta Świata, czy Gromdziarze, Reszta Świata. No i bierzemy to pod uwagę, bo bo też nie jest tajemnicą, że te federacje, federacje, czy angielskie, czy amerykańskie, czy ukraińskie, w tym momencie wiadomo, że ta ukraińska federacja dzisiaj szuka, szuka też współpracy, bo, bo wiadomo, że, że jaka jest sytuacja na Ukrainie, oni nie mogą walczyć, ci zawodnicy, ci zawodnicy, niektórzy wyjechali, wyjechali są, są poza granicami Ukrainy, są, są w Niemczech, są w Polsce, są w różnych częściach, częściach świata i po prostu się odzywają. Nawiązaliśmy współpracę z promotorami zagranicznymi, i, i, I myślę, że, że niebawem, niebawem taki turniej może uda się zrobić. A ja, ja też yy, powiem szczerze i osobiście, że, że widziałbym taki turniej na, na dziewiące. Jeśli wszystko, wszystko w najbliższych dniach się, się dopnie, to, to być może coś takiego tak, tak zrobimy. Dlatego mówię, no cały czas tutaj analizujemy, żeby to było jak najlepiej. Dla nas, dla kibiców przede wszystkim i myślę, że dla zawodników. A, a całość już dalej to już pójdzie samo, bo, bo jeśli wychodzimy i mamy anglojęzyczny komentarz, to wiadomo, że też robimy to pod jakimś kątem. Nie robimy po to, żeby ktoś po prostu, komentator sobie komentował po angielsku, tylko ten, ten, kibic, ten kibic spoza granic Polski jest taki naprawdę spory i dużo ludzi, ludzi które to chce to oglądać, dlatego w tą stronę idziemy. Myślę, że, że taki zagraniczny turniej też, też by wiele wniósł i, i ta rozpoznawalność gromdy nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, a na świecie by była jeszcze większa, to dlatego to będziemy robić. Jeśli chodzi o glebę, to, to wiadomo, że, że ja cały czas powtarzam w wywiadach, że, że gleba jest takim zawodnikiem, który po prostu da się lubić i warto na niego stawiać. Ja tą szansę jemu daję, tylko w jakiś tam sposób trzeba się patrzeć też w drugą stronę, że, 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 że gleba musi też. Patrzeć w drugą stronę, żeby zdawać żeby te szanse, sam, szanse Gromdzie, bo, bo wiadomo, że, że jeśli, jeśli dzisiaj ktoś rozpoznaje nazwisko Patryka Łukaszewskiego-Gleby, to, to, to pewnie zawdzięcza też poniekąd Gromdzie i mówię, ta walka z Brazylijczykiem miała to w niej, że po prostu Patryk się pokaże z dobrej, z dobrej strony. Wiadomo, że też jest trochę niedosytu tylko że nie mówię niedosytu pod, pod kątem Patryka, tylko pod kątem kibiców, którzy, którzy mówili, że za szybko to się skończyło. Ale, ale mówię, chłopak wykorzystał szansę, ma, ma w swoim CV Mistrza gro, yy, Glory i tylko, tylko teraz yy, czekajmy, żeby, żeby po prostu powtórzył taki sukces. Yy, wiecie dobrze o tym, że ogłosiliśmy Marka. Godbirga, Godbirka. Nie wiemy, czy, czy on zawalczy, załóżmy, z Patrykiem Glebą Tołkaczewskim, czy zawalczy z innym zawodnikiem, który będzie, będzie walczył na gromdzie, ale takim, myślę, że normalnym, kolejnym, kolejnym ruchem i krokiem Patryka Tołkaczewskiego byłoby, byłoby przykładowo walka o pas międzynarodowego mistrza, mistrza Gromdy z takim zawodnikiem. No, ale mówię, no tutaj, tutaj jeszcze nic nie jest pewnego, cały czas rozmawiamy, cały czas wszystko analizujemy. Musimy wybrać najlepsze opcje. Ci zawodnicy, zawodnicy którzy, którzy walczą na Gromdzie, to nie są zawodnicy, którzy, którzy mają po milion followersów, tylko po prostu my tych zawodników musimy sami budować i ta marka Gromdy tutaj wiadomo podnosi się cały czas do góry, tych zawodników też podnosimy do góry, ale, ale, ale musimy się też, też liczyć, że, że, że musi być to zainteresowanie, nie tylko samą Gromdą, jako federacją, ale, ale też zawodnikami no i musimy tutaj wszystkie yy, za i przeciw yy, sprawdzać, analizować, no i wtedy podejmujemy decyzję. Myślę, że w większości ta karta Karta na nagramie na numer 9 jest, jest ułożona, ale, ale mówię, poczekajmy wszystko. Wszystko stopniowo i wszystko w swoim czasie. Jeśli chodzi o nabór zawodników zagranicznych, to powiem szczerze, że, że teraz dużo zawodników zagranicznych zgłasza się samo i nawet, nawet ja, ja sam, sam czasami nie wierzę, że, że, że takie są historie, że po prostu zawodnik, zawodnik z danej, czy liczącej się federacji, gdzie, gdzie w danej federacji jest niepokonany, chce po prostu zaliczyć, zaliczyć występ na gromdzie i chce walczyć dla gromdy, że, że gromda to jest jego priorytetem. Dlatego mówię, no myślę, że zawodnicy na świecie na świecie już cały czas patrzą, analizują i znają tą markę, markę Gromdy i chcą na niej występować, bo, bo też, też nie ukrywajmy, nie, niektórym, niektórym zawodnikom z Polski wydaje się, że, że, że po prostu po jednej, po dwóch, po trzech Gromdach oni, oni tak naprawdę wiele wnoszą albo wiele, wiele znaczą. No tak do końca nie jest, bo, bo przykładowo mogę tutaj powiedzieć, że, że zobaczcie takiego zawodnika, który, który walczył na Gromdzie i, i później, później bez niczego występuje w jakichś innych federacjach i w tych federacjach przegrywa i on mnie prosi o kolejną walkę, żeby wystąpić na grądzie. No nie ma takiej możliwości, żeby taki zawodnik, który, który przegrywa w jednej, drugiej, trzeciej federacji walka po walce, walczył, walczył kolejny raz dla grądy. To tutaj na pewno jest wykluczane, bo wiadomo, że, że tutaj są, są gladiatorzy, to są zawodnicy z charakterem, a, a nie tak naprawdę, no nie chcę używać, używać mm, takich brzydkich słów, których na, na pewno y, w którymś z użyliśmy i było to niepotrzebne. Dlatego, dlatego myślę, że, że tutaj... Tutaj opcje zagraniczne wchodzą w grę. Zawodnicy, którzy walczą i przegrywają na innych federacjach pewnie pewnie nie, a no i chyba tyle. Wiesz co, ja nie mówię tutaj o konkretnej telewizji, czy jest możliwość. Wiadomo, że, że rozmawiamy z różnymi telewizjami i są takie opcje, bo, bo dzisiaj dzisiaj w świecie też internetu, to, to wiadomo, że, że opcji, opcji jest dużo, jest dużo platform, czy internetowych, czy telewizyjnych, które, które po prostu by też widziało gromdę grom u siebie. Też, też mamy taki przykład. Yy, ostatni bodajże Fame MMA weszło do, do telewizji i jest. Dlatego ja tutaj mówię, nie, nie zamykamy się na nic. Ja nie chcę tutaj nic deklarować, że, że, że że coś zrobimy zaraz przy kolejnej gali, ale na pewno rozmowy, rozmowy trwają, nie zamykamy się, na pewno, na pewno, na pewno chcemy rozszerzać ten, ten rynek. I też nie ukrywam, że, że oprócz polskich telewizji czy, 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 czy różnych platform internetowych, też są telewizje zagraniczne, które, które chętnie by gromdy widziały u siebie. I myślę, że jak sprawdzałem, to niektóre zasięgowo mają po 6-7 milionów od, yy, Subskrypcji. Nawet prowadzę takie rozmowy, rozmowy z dwoma telewizjami i dlatego mówię, no tutaj, tutaj wszystko jest otwarte, na nic się nie zamykamy, trzeba, trzeba to wszystko przeanalizować. No i myślę, że w niedługiej przyszłości coś tam sobie wymyślimy. Już powtarzałem to, że, że jedyną kobietą, która będzie miała pierwsza zawarczyć gromnie, to jest Ewa Brodnicka i myślę, że, że tego słowa dotrzymam i, i to dopniemy, bo, bo w innych przypadku na razie na razie nic nie planuję. Jest zawodniczka, zawodniczka bodajże Polka, mieszkająca w Ameryce, która walczy też na, na gołe pięści i jest chętna stoczenia takiego pojedynku, ale mówię, na razie musimy, na razie musimy poczekać, bo Ewa Brodnicka w, nie, w niedalekiej przyszłości ma, 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 walkę, ma, walkę, ma, walkę, ma walkę swoją, i po tej walce będziemy, będziemy wszystko, wszystko analizować za i przeciw. No powiem szczerze, że, że cały czas analizujemy, bo opcji jest dzisiaj dużo, bo, bo w, pierwszej, w pierwszej wersji mówiliśmy, że będą to, to, to walczyć o pas będą walczyć zawodnicy, którzy, którzy wygrali poszczególne, poszczególne turnieje. Teraz myślę, że w przypadku czy, czy Patryka Gleba Tełkazewskiego, czy innych zawodników, myślę, że warto, warto w, tą, w tą grę ich też dołączyć, bo wiadomo, że oni nie wygrali turnieju, ale, ale w przypadku Patryka, Patryk znakałtował szybko mistrza Glory, to, to wiadomo, że, że to nie był też taki ogórek, który przyjechał której przyjechał się o, o, o przewrócić, a, a widzieliśmy, co Patryk zrobił, zrobił, zrobił z nim. Dlatego myślę, że tutaj opcji jest wiele. Pierwszą, pierwszą taką, o której myśleliśmy, na pewno, na pewno wasyl z Don Diego Kubiszynem, ale ze względu na to, że Kubiszyn ma, ma jakieś par, porachunki do wyrównania i myślę, że, że niebawem, niebawem to, 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 to się dowiecie o co chodzi, to. to Przełożymy, przełożymy to na, na inny termin. Jest możliwość walki balboy. Być może z zawodnikiem z zagranicy jest możliwość walki o pas międzynarodowego mistrza Gromdy, przykładu w przypadku Patryka Łukaczeskiego. No, ale też nie wykluczam, że, że, że o taki pas może zawalczyć Balboa. Mówię, no, opcji tutaj, tutaj jest, jest wiele, zawodników, zawodników jest już sporo. Wiadomo, że tych zawodników, którzy, którzy walczą na gromdzie, już w jakiś tam sposób wyłoniliśmy. Kilku, kilku ich jest, którzy tak naprawdę są z krwi i kości, kości gromdiarzy. I myślę, że, że, że niebawem i z kolejnymi grondami, tylko będziemy, będziemy po prostu szli w tą drogę, żeby, żeby w jakiś tam sposób tych chłopaków jeszcze bardziej bardziej budować i dawać im kolejne szanse. A, a też nie ukrywajmy, że, że zbliża się jubileuszowa gala, dziesiąta i też w jakiś tam sposób musimy budzić te emocje i stwarzać te emocje. Dlatego wszystko, wszystko w jakiś tam sposób kontrolujemy i myślę, że, że niebawem wszystkiego się dowiecie. Tak, każdy, każdy element dodany, dodany dla kibiców jest pewnie interesujący, i tak jak sobie teraz analizujemy i rozmyślamy, to być może będziemy chcieli zrobić taki dodatkowy turniej, w, być może w niższej kategorii wagowej, bo tych zawodników też, też sporo się, się zgłasza i, i być może, że, że dojdzie, dojdzie to do skutku. Dlatego mówię: no dzisiaj, dzisiaj też nie chcę, nie chcę wybiegać, bo mamy gromdę grom numer 9, i, i później gromdę numer 10, i jeśli, jeśli się trafi taka gromda nienumerowana w wakacje, no myślę, że, że czas, czas byłby taki adekwatny, to, to sierpień. I no, zobaczymy. Dlatego mówię, no nie, nie zamykamy się, ale dzisiaj wszystko analizujemy, żeby, żeby, żeby to, to było i zrobione jak najlepiej, i nie chcemy robić czegoś pochopnie, żeby później po prostu żałować. Dlatego, dlatego myślę, że wszystko jest w planach. Zobaczymy w przyszłości. Gromda. Nie ma miękkiej gry.